kapitan Adam Jakubczak. Podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Władcy Wiatrów. Dziś, podobnie jak regularnie, wracamy do podcastu dotyczącego wypadku morskiego. Jak zawsze, dziś też pragnę przypomnieć, że podcasty prowadzimy o wypadkach właśnie po to, by uczyć się na czyichś doświadczeniach. By nie musieć przeżywać wypadku, tylko po to, by czegoś się na nim nauczyć. Bo jak już wszyscy nasi słuchacze dobrze wiedzą, samo doświadczenie na morzu to za mało. Wymagana jest do tego jeszcze wiedza i umiejętności, by bezpiecznie prowadzić jacht na morzu, szczególnie z załogą. Dziś wrócimy do zatonięcia statku, czyli poważnego wypadku morskiego, który miał miejsce 23 listopada 2014 roku. Podobnie jak zawsze, tak i dzisiaj pragnę przypomnieć, że naszym celem nie jest wskazywanie błędów załogi. Naszym celem jest zrozumienie toku ich postępowania, by naśladować ich dobre praktyki lub też w przyszłości wykluczyć rzeczy, które mogli zrobić lepiej. Zupełnie w oderwaniu od tego, kogo dotyczy ten wypadek i kto był na pokładzie jachtu. Chcemy się nauczyć tego po to, by w następnej sytuacji być mądrzejsi o doświadczenie tych właśnie żeglarzy, którzy przeżyli to trudne doświadczenie. I cieszmy się, podczas dziś analizowanego wypadku przeżyła cała załoga. Oczywiście wypadek analizujemy na podstawie raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich ze stycznia 2017 roku, do którego, jak zawsze, link pozostawiamy w opisie tego podcastu. A zatem zaczynajmy. Fakty. Poważny wypadek jachtu morskiego powiedzieć. W dniu 23 listopada 2014 roku. Nasi regularni słuchacze już wiedzą, że przykładamy bardzo dużo pracy i starań, by dotrzeć do szczegółów wypadku, które nie są zawarte tylko na kartach raportu Państwowej Komisji do Spraw Badania Wypadków Morskich. A sam jacht Prodigy jest bliski naszemu sercu. Był częścią naszej historii. To jeden z pierwszych, tak wtedy, luksusowych jachtów, które spotkaliśmy na Bałtyku, pływając wtedy jeszcze starymi jotkami i opanami. Był dla nas wzorem tego, jaki jacht chcemy mieć kiedyś w przyszłości. Szkoda, że dziś już nie ma z nami tego jachtu. Prawdopodobnie z ogromnym sentymentem traktowalibyśmy każde spotkanie właśnie z tą wyjątkową jednostką. Jak pewnie słuchacze niedługo się dowiedzą podczas słuchania tego właśnie podcastu, właściciel, który był na pokładzie jachtu oraz załoga w tamtych okolicznościach, niewiele więcej mogli zrobić niż to, co zrobili. Jacht nieszczęśliwy został utracony. Ale jest też kilka wskazówek Komisji Badania Wypadków Morskich, które warto byłoby w przyszłości uwzględnić. Oraz też kilka interesujących wniosków, które nasuwają się, myślę, że każdemu słuchaczowi. Dziś zaczynamy. 23 listopada 2014 roku. W godzinach porannych jacht żaglowy Prodigy wyszedł z dwuosobową załogą z portu na południowym wybrzeżu Portugalii z zamiarem dopłynięcia do przystani w Gdańsku w Górkach Zachodnich. Odebrane przez załogę prognozy pogody przewidywały na 12-14 godzin silny wiatr z kierunków northwest, a następnie 3 dni wiatru z kierunku southwest. Ze względu na początkowy niekorzystny kierunek wiatru, kapitan zdecydował się popłynąć najpierw na południowy zachód, by ominąć strefę TSS od strony zachodniej i nie przechodzić przez strefę ruchu przybrzeżnego przy Cabo de São Vicente, w której spodziewa się wzmożonego ruchu jednostek rybackich, a następnie po zmianie kierunku i warunków pożeglować z wiatrem na północ. Po 10 godzinach żeglugi, podczas której z powodu wzmagającego się wiatru załoga kilkakrotnie skracała żagle, około godziny 18 kapitan stwierdził obecność wody na pokładzie w dziobowej kabinie. W poszukiwaniu źródła przecieku stwierdzono, że pomieszczenie silnika było również w znacznym stopniu zalane i wypełnione wodą. Pomimo pracy automatycznej pompy zenzowej, uruchomienie dodatkowej pompy zanurzeniowej i wylewanie ręczne wody nie pomagało. Wody przybywało, nie ubywało. Ustalenie miejsca i przyczyny wycieku nie powiodło się. Dziś łatwo jest domyśleć się, że właściciel jachtu, przebywający na pokładzie jachtu, miał do podjęcia bardzo trudną decyzję. Stale przybierająca woda na jachcie mogła łatwo doprowadzić do utraty jego statyczności, w konsekwencji do jego szybkiego zatonięcia. Utrata jachtu laminatowego, który wypełni się wodą, to zaledwie kilka minut. I przed takim problemem stanął wtedy właśnie kapitan. Około godziny 20, ze względu właśnie na coraz większą ilość wody wewnątrz jachtu i obawę o utratę statyczności, podjęto decyzję o opuszczeniu jachtu.
Załoga zeszła na uprzednio otwartą tratwę pneumatyczną holowaną na faleniu za jachtem. Po przejściu do tratwy uruchomiona ręcznie radioprawę EPRB. W obawie o uszkodzenie tratwy mocno pracującej na fali załoga odcięła faleń. Jacht odpłynął sterowany pilotem i po kilku minutach samodzielnie płynąc zatonął. Już po północy, w dniu 24 listopada, wiatr i fale słabły, ale wbrew oczekiwaniom rozbitków spodziewana pomoc nie nadchodziła. Sygnał wzywania pomocy został odebrany przez satelitę Kompas SARSAT dopiero o godzinie 10.23, a pozycję radioprawy określono o godzinie 11.07 w dniu 24 listopada 2014 roku. Zatem w kilkanaście godzin po opuszczeniu przez załogę pokładu jachtu. O godzinie 11.39 Lizbona otrzymała wstępne informacje o jachcie Prodigy od Gdyni i wszczęto akcję poszukiwawczo-ratunkową. Na pozycję sygnału odebranego z radioprawy skierowany statek Salut Fular Bandery Kaiman Island. Około 15.44 płynący z południa do portu w Hiszpanii statek Beza Bandery Portugalskiej zauważył tratwę i podział rozbitków. Po czterech dniach żeglugi statek dowiózł załogę jachtu Prodigy do hiszpańskiego portu Gijon w Zatoce Biskajskiej. Tak ogólnie wyglądają fakty dotyczące właśnie tego wypadku. Będziemy jeszcze wielokrotnie wracać do poszczególnych elementów związanych z tym właśnie wypadkiem. Jednak dziś wiemy, że właściciel z całą pewnością podjął trudną decyzję. W trudnych warunkach musiał opuścić jacht, który pochodził naprawdę ze znakomitej stoczni. My, gdy pierwszy raz byliśmy na jego pokładzie, mieliśmy okazję i przyjemność spotkać na nim również wyjątkowego człowieka i polskiego żeglarza, kapitana Jerzego Kulińskiego. Właściciele jachtu kilkakrotnie się zmieniali, jednak nieprzerwanie cieszył on swoim widokiem, skutecznością oraz dzielnością morską wielu, wielu właścicieli. Dziś jacht Prodigy spoczywa na głębokości 3000 metrów, uniemożliwiając w zasadzie mechaniczną diagnozę przyczyn zaistniałego wypadku. Co najciekawsze, życie bywa bardzo przewrotne, bo kilka lat później powstał jacht Prodigy 2, który również tylko w niewielkim stopniu i w niewielkim czasie cieszył swą obecnością nowego właściciela. Jacht Prodigy 1 miał niecałe 14 metrów. Jacht Prodigy 2 miał ponad 17 metrów. Miał być jednostką, na której pokładzie będzie można było bezpiecznie i dość swobodnie przepłynąć świat dookoła. Niestety przepłynął tylko jeden ocean i ta jednostka również została utracona. I jak dobrze słuchacze się domyślają, do wypadku jachtu Prodigy 2 wrócimy pewnie w jednym z następnych podcastów. Ale wróćmy znów do 23 i 24 listopada 2014 roku. Jakie właśnie wtedy były okoliczności wypadku? W godzinach porannych przed wyjściem z portu Paitiamo w Portugalii do Górek Zachodnich załoga jachtu Prodigy sprawdziła prognozę pogody zawieszoną w marinie, a następnie pobrała prognozę samodzielnie z portalu pazweather.com. Prognozy, jak to zwykle bywa, bardzo się różniły. Pierwsze przewidywanie zbyt silne północne wiaty. Druga zapowiadała natomiast od 12 do 14 godzin silnego, sięgającego maksymalnie do 35 węzłów, niekorzystnego wiatru z kierunku northwest, skręcającego na korzystniejszy wiatr southwest, który miał trwać około 3 dni. Po przeanalizowaniu przez załogę prognozy pogody, jacht opuścił port. Cóż, drodzy słuchacze, dziś mam za sobą następny tydzień dość ciekawego rejsu szkoleniowego, stażowego, podczas którego borykaliśmy się z ogromną różnicą prognozy pogody w stosunku do zaistniałych i zastanych warunków na morzu. Jednak jak pewnie większość żeglarzy i stajników, nawet na tak wydawałoby się prostym morzu jak Morze Adriatyckie, wiemy, że prognoza pogody bardzo często nie sprawdza się. Mimo że dzisiejsze narzędzia, przypomnijmy, że minęło już 8 lat od tamtego wypadku, pozwalają na dużo łatwiejsze sprawdzenie wielu modeli prognostycznych. Na wielu portalach internet i dostęp do aktualnej, niedawno zmienionej prognozy i zaktualizowanej prognozy jest dużo łatwiejszy, to nadal prognozy w stosunku do stanu rzeczywistego różnią się znacznie. Tylko w tym tygodniu maksymalny wiatr zapowiedziany przez prognozy miał osiągnąć wartość 20 par węzłów. Natomiast my pływaliśmy w wiatrach sięgających ponad 35 węzłów. Podczas tego rejsu jednak, podobnie jak podczas wszystkich rejsów stażowych, spodziewaliśmy się tak dużej różnicy między prognozą a zaistniałą sytuacją na morzu.
nie zaskoczyła nas, byliśmy na nią przygotowani. Jacht codziennie wyruszał z maksymalnymi refami, z przygotowanym portem, który oczekiwał na nasze dojście. Mieliśmy zgłoszoną pozycję, trasę, a załoga przygotowana była do zaistniałych warunków na morzu. Tylko podczas jedynego tygodnia w Chorwacji, na Morzu Adriatyckim, czyli prawdopodobnie jednym z najbezpieczniejszych akwenów w obrębie Europy, usłyszeliśmy dwa razy wezwanie Mayday. Tylko raz sami widzieliśmy zniszczoną łódź motorową, do której na naszych oczach w trybie awaryjnym płynęła jednostka SAR-u, by zdjąć z pokładu i uratować jej pasażerów. Wniosek jest prosty. Na każdym morzu, podczas każdej pogody i każdej pory roku można przeżyć trudny wypadek, zdarzenie na morzu. Może okazać się, że na skutek splotu złych okoliczności musimy opuścić jednostkę. Zawsze trzeba być na to przygotowanym. I to jest najlepsze podsumowanie pracy i zadań z tajnika. Przygotowywanie się na okoliczności, na zdarzenia, które jeszcze nie mają miejsca. Przewidzenie i potrafienie wyobrażenia sobie sytuacji, która może mieć miejsce i prawdopodobnie kiedyś będzie miała, choć niekoniecznie dotyczyć będzie nas. A jedyny sposób, żeby do tego się przygotować, to dokładna analiza i przemyślenie podobnych sytuacji, w których znaleźli się inni, po to, by nie popełnić ich błędów lub też powtórzyć ich czynności, które doprowadziły do tego, że nikomu nic się nie stało, a prawdopodobnie jacht może zostać zawsze uratowany. W wypadku jachtu Prodigy nie ma wskazówek i wytycznych bezpośrednich po zaistnieniu wypadku. Wypadek jest ciekawy i warto z nim się zapoznać. Jednak jacht został utracony. Spoczywa najprawdopodobniej na głębokości 3000 metrów. Stąd też wnioski są teoretyczne, ale ciekawe i interesujące. Wróćmy zatem do wypadku jachtu Prodigy. Po wyruszeniu z Portimao, kapitan, spodziewając się przeciwnego wiatru, zaplanował żeglugę w kierunku południowo-zachodnich i ominięcie strefy separacyjnej, to jest S. Capo de São Vicente, od strony właśnie zachodniej. Chociaż chciał też uniknąć przejścia przez strefę ruchu przybrzeżnego, w której spodziewał się wzmożonego ruchu jednostek rybackich. Ze względu na wzmagający się wiatr i falowanie, na jachcie stopniowo skracono wcześniej postawione całe żagle i założono kontraszot. Już o godzinie drugiej gnułem zamieniono na fok. Jak sterowano był przy użyciu autopilota. O godzinie 12 prowadzono wachty jednoosobowe ze zmianą co 2 godziny. Przed objęciem wachty o godzinie 18 kapitan stwierdził obecność wody na podłodze w przedniej kabinie. Rozpoczęto poszukiwanie wycieku. Najpierw w okolicy luków i przepustów w części dziobowej. Następnie sprawdzono pomieszczenie silnika i stwierdzono, że było ono w znacznym stopniu wypełnione wodą. W trakcie wzdłużnego kursania woda zaczęła wylewać się na podłogę jachtu ponad grodzią pomieszczenia silnika. Pracująca w automacie pompa zenzowa nie była w stanie zatrzymać napływu wody. Do usuwania wody zastosowano dodatkową elektryczną pompę zanurzeniową, zasilaną z instalacji 12 V oraz użyto też wiadra, które opróżniano ręcznie, wylewając wodę za burtę. Wody jednak nie ubywało. Systemy elektryczne zasilane z akumulatorów jachtu były sprawne, utrzymując zasilanie pompy oraz światł nawigacyjnych i podsalingowych. Ustalenie przyczyny jachtu nie powiodło się jednak i około 20 kapitan podjął decyzję o opuszczeniu jachtu. Jacht był mocno przegłębiony na dziób, a poziom wody sięgał powyżej poziomu podłogi w kambuzie. Załoga, obecna na pokładzie, w ciągu kilku minut napompowała elektryczną pompką ponton znajdujący się na wyposażeniach. Zwodowała go, otworzyła pneumatyczną tatwę ratunkową, umieszczoną w części frontowej jachtu. Do tatwy ze sobą, opuszczając jacht, zabrano wodoszczelną torbę, do której zapakowano radiopławę awaryjną EPRB, przenośny telefon satelitarny, ręczny telefon UKF z systemem DSC oraz dokumenty jachtu. Dodatkowo zabrano też plastikowy pojemnik z biotechniką oraz zgrzewkę wody. Załoga w pneumatycznych kamizelkach ratunkowych zeszła do tratwy holowanej za jachtem na obłożonym faleniu. Gdy obaj członkowie załogi znaleźli się w tratwie, ręcznie uruchomiono EPRB oraz wyluzowano faleń do 20 metrów. Przymocowany do tratwy ponton, szarpany wiatrem i falą, urywał się po 10 minutach. Z obawy przed uszkodzeniem tratwy przez mocno pracujący faleń odcięto go również i jacht na zrefowanych do minimum żaglach powoli odpłynął. Rozbitkowie jeszcze przed chwilą widzieli z tratwy światła na topie maszty. Najpierw tylko białe, rufowe, po pewnym czasie zielone, a następnie oba burtowe, zielone i czerwone.
co świadczy o tym, że jacht skręcił pod wiatr. Autopilot najprawdopodobniej nie utrzymał kursu. Po chwili jacht zniknął z oczu załogi przebywającej na tratwie. Po północy 24 listopada 2014 roku wiatr i fale słabły. Rano przy tratwie odnalazła się dryfująca kamizelka ratunkowa z jachtu, wypełniona stałym materiałem pływalnościowym. Widząc przepływający w oddali kontenerowiec, rozbitkowie wystrzelili dwie rakiety SOLAS. Wysłali z ręcznego radiotelefonu UKF sygnał bezpieczeństwa Distress na załączonym urządzeniu DSC oraz wywołali go wielokrotnie na kanale 16. Bez rezultatu. Wbrew oczekiwaniom rozbitków spodziewana pomoc nie nadchodziła. Dlaczego tak się stało? Pierwszy sygnał radiopławy EPIRP z tratwy został odebrany przez geostacjonarnego satelitę systemu CS dopiero o godzinie 10 UTC. Hiszpańskie centrum, które odebrało sygnał, przekazało informację o jego wykryciu do CMC w Moskwie. Ze względu na brak modułu GPS w EPIRP, w odebranym sygnale brak było dokładnej pozycji radiopławy oraz rozbitków. Drugi sygnał został odebrany przez niskoorbitalnego satelitę systemu CS o godzinie 11.07 UTC. Satelita określił i przekazał do Anglii pozycję radiopławy. Przekazano informację o sygnale i pozycję w Tuluzie, a to powiadomiło znów centrum w Moskwie i w Lizbonie. Spowodowało to wszczęcie działań poszukiwawczych. Minęło już wiele godzin, a rozbitkowie, wprawdzie w coraz lepszych warunkach, nadal przebywali samotnie na tratwie, nie mając wiedzy ani pewności, czy skutecznie udało im się wezwać pomoc. Około południa udało im się również uzyskać połączenie z lądem za pomocą przenośnego telefonu satelitarnego. Kapitan zadzwonił do swojego znajomego w porcie, w którym stał przez wiele miesięcy, i przekazał informację o obecnej sytuacji. Znajomy kapitana wiedział już o wypadku, gdyż wcześniej otrzymał wiadomość z Marini Villamoura o tym, że portugalska służba SAR poszukuje, jak to powiedzieć, zgodnie ze wskazaniami AIS, powinien znajdować się teraz w Marinie, a później rozmawiał z córką, która została poinformowana przez port Gdynia i system centralny w Gdyni o sygnale radiopławy EPIRB z jachtu już wcześniej. Choć minęło kilka godzin, zapewne trudnych dla załogi przebywającej w tratwie, dopiero telefon satelitarny dał im pewność tego, że akcja w ogóle się rozpoczęła. W wyniku wszczętej akcji SAR do poszukiwania tratwy skierowano znajdujący się w pobliżu statek Salt Mulary oraz postawiono pogotowie śmigłowiec ratowniczy. Po upływie kolejnych dwóch godzin rozbitkowie zobaczyli w oddali poszukujących statek Salt Mulary. Wkrótce potem usłyszeli zbliżający się z południa płynący do Hiszpanii statek bandery portugalskiej Beza. Rozpoczęli wywoływanie go na kanale 16 i znów przy braku reakcji po pewnym czasie zdecydowali się na wyrzucenie pławki dymnej za burtę. Około 14.30 UTC 24. załoga hiszpańskiego statku Beza zauważyła pomarańczowy dym wydobywający się z pławki dymnej. Dostrzegła tratwę ze zbitkami. Statek zwolnił, zmienił kurs. Po drugim podejściu o godzinie 15.44 statek Beza podjął rozbitku z wody. Po 4 dniach żeglugi na morzu statek ze zbitkami dotarł do portu Gijón w Hiszpanii. Rozbitkowie bezpiecznie zostali oddani na ląd. Jak łatwo się domyśleć, akcja ratunkowa podczas podjęcia rozbitków nie przebiegała modelowo, ale nie ma modelowych akcji ratunkowych. Każda jest wyjątkowa. Jednak w zaistniałych okolicznościach łatwo domyśleć się, że boja EPIRB, szczególnie bez załączonego komponentu GPS, nie jest pewnym i skutecznym narzędziem pozwalającym na skuteczne wezwanie pomocy. Telefon satelitarny był jedynym narzędziem załogi, który pozwolił im samym upewnić się, że buja działa i przyniesie im spodziewaną pomoc. Jednak gdyby wcześniej nie została prawidłowo umieszczona na danym pokładzie, nikt nie zwróciłby na to uwagi, to bez posiadanego na pokładzie telefonu satelitarnego prawdopodobnie załoga jeszcze wiele dni oczekiwałaby na pomoc, a znajdujące się na pokładzie tratwy radio nie było skutecznym narzędziem jej wezwania wielokrotnie. Mimo wielu prób i nadawania sygnału również w systemie DSC, nikt na to wezwanie nie odpowiedział. Pirotechnika rozsądnie zabrana przez kapitana na pokład tratwy ratunkowej już po kilku godzinach uległa znacznemu wyczerpaniu, mimo tego, że okazała się nieskuteczna. Tak, narzędzia pirotechniczne to nie są skuteczne narzędzia wzywania pomocy.
a ich działanie jest ograniczone i w przestrzeni oraz mamy jej dość niewiele. Na pokładzie tratwy ratunkowej znajduje się również pirotechnika. Zabranie jej ze sobą z pokładu jachtu jest bardzo rozsądne. Zabranie ze sobą telefonów oraz wszystkich innych skutecznych narzędzi wzywania pomocy, szczególnie jeśli to są narzędzia globalne, jest oczywiste. I posiadanie ich w wypadku tak dalekich podróży też jest oczywiste. Załoga jachtu Prodigy przeżyła. Jacht niestety zatonął. W pierwszej części podcastu dotyczącego wypadku jachtu Prodigy dowiedzieliśmy się o faktach dotyczących wypadku, o przebiegu samego wypadku i o tym, jak długo, myślę, że mocno zaniepokojona załoga oczekiwała na udzielenie im pierwszej pomocy i podebranie ich z wody z tratwy ratunkowej, która, jak wiemy, jest narzędziem asekuracyjnym, na pewno nie pozwalającym na długotrwałe, bezpieczne przebywanie na wodach dalekomorskich. W drugiej części dowiemy się, co mogło być prawdopodobną przyczyną. Prawdopodobną, bo jacht zatonął. Ale to, co mogło się wydarzyć, jest dla nas bardzo pouczające. To, w jaki sposób można się przed taką sytuacją zabezpieczyć, jest jeszcze bardziej ważne. Szczególnie dla uczestników rejsu, dla sterników i kapitanów prowadzących jachty właśnie na dalekich wodach morskich, gdy udzielenie im pierwszej pomocy lub oczekiwanie pomocy na morzu może przedłużyć się do wielu godzin i wielu dni. Wtedy to nasza praca jest najważniejsza, jak to często podkreślamy. Uszkodzony jacht nie jest samochodem, nie stanie na poboczu i nawet w nieprzychylnych warunkach bezpieczny nie będzie oczekiwać na udzielenie mu pomocy. Jacht, nawet uszkodzony, musi dalej stanowić oparcie bezpieczeństwa dla załogi, a załoga musi dokonać wszelkich możliwych czynności, by go uratować, bo nie da się porównać ważącej kilkadziesiąt kilogramów tratwy ratunkowej wypełnionej powietrzem z bezpieczeństwem przebywania na pokładzie jachtu. Nawet gdyby dryfował, nie jest to wartość porównywalna. Tak ogromne dzielą je różnice. Nie przedłużając tego podcastu, bo za nami już prawie 25 minut, zapraszamy do podcastu numer 7. Tam uprzejmie mówimy, czego spodziewać się na pokładzie tratwy ratunkowej i kiedy warto podjąć tą ekstremalnie trudną decyzję opuszczenia jednostki macierzystej, by dalej oczekiwać na pomoc w tratwie ratunkowej. Dzisiejszy podcast będziemy kontynuować w części drugiej, która ukaże się prawdopodobnie w najbliższy weekend. By rozwiać wszelkie wątpliwości, będziemy analizować prawdopodobne zaistniałe powody zatonięcia jachtu Prodigy. Ale przez chwilę również poświęcimy uwagę planowanej trasie oraz dlaczego tak się stało, że załoga musiała tak długo oczekiwać na udzielenie pierwszej pomocy, mimo posiadanej na pokładzie jachtu sprawnej boi EPRB. Sami wiele czasu poświęciliśmy analizie tego wypadku. Jacht Prodigy poznaliśmy osobiście. Poznaliśmy również stocznię, w której został wyprodukowany. Znamy też jego twórcę. Dawno temu poznaliśmy również jego właściciela. Prawdopodobnie jest to jacht, który dawno temu w naszym życiorysie wzbudził w nas zachwyt oraz podziwialiśmy go. Dziś tego jachtu już nie ma. Dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań, by odszukać inne źródła poza samym raportem Państwowej Komisji do Spraw Badania Wypadków Morskich, które mogły nam potwierdzić i zasugerować wnioski. Tak też zrobiliśmy. Trwało to długo, zajęło nam mnóstwo czasu. Dziś jednak ten podcast zasugerował nam, byśmy jednak rozpoczęli nową serię podcastów. Te tematy już dawno sugerowano nam podczas rozmowy z nami, ale sugerowali nam też je nasi załoganci, co prawie tydzień pływający na pokładach naszych jachtów. Następna seria podcastów będzie zawierać się pod ogólnym tytułem Sytuacje awaryjne. Dotychczas już od roku na naszym kanale emitujemy podcasty dotyczące analizy i interpretacji wypadków morskich oraz podcasty poradnikowe. Natomiast od przyszłego tygodnia do grupy naszych podcastów na naszym kanale dodamy dodatkowe podcasty dotyczące przekazywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia, jak poradzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Zajmiemy się od budowy jachtu, od jego potencjalnych awarii, od budowy silnika do przede wszystkim poradzenia sobie w sytuacji skrajnie awaryjnych, kiedy musimy skutecznie wezwać pomoc, skutecznie na nią oczekiwać lub też przygotować się na długotrwałe
jej oczekiwanie. Dotychczas tego typu tematy poruszaliśmy tylko na prowadzonych przez nas szkoleniach. Jednak czas szkolenia nie jest niewyczerpywalny i wielokrotnie poświęcając czas innym tematom szkoleniowym, nie możemy wyczerpująco przekazać informacji dotyczących chociażby podstawowych technik, narzędzi, wiedzy i umiejętności związanych z przetrwaniem właśnie w sytuacjach awaryjnych. Grupa podcastów dotyczących sytuacji szczególnych, awaryjnych będzie uzupełniać zatem analizę wypadków morskich oraz podcasty poradnikowe. Serdecznie do nich zapraszamy. A na koniec tego podcastu, jak zawsze, pragnę podziękować wszystkim naszym słuchaczom, żeglarzom, stajnikom, podróżnikom, turystom. Dziękuję za to, że słuchacie naszych podcastów, że dzielicie się z nimi, bo takie informacje docierają do nas bardzo często. To właśnie dzięki Wam nasze podcasty mogą obalać mity, niebezpieczne mity, często funkcjonujące na co dzień na morzu, przyczyniając się w ten sposób do polepszenia bezpieczeństwa, do popularyzacji żeglarstwa, a w konsekwencji do polepszenia również prawdopodobnie warunków żeglarskich, bo im żeglarstwo będzie bardziej popularne, bardziej istotne w dochodach PKB każdego kraju, ale również w turystyce krajów, to polepszy się również nasze bezpieczeństwo jako żeglarzy, bo polepszy się infrastruktura oraz bezpieczeństwo już użytkujących wody, mórz i oceanów tego świata. Dziękuję również za wsparcie wszystkich, którzy dodają nam wiatru w żagle. Zapraszam do rejsów z nami, do szkoleń z nami, do charterów za naszą pomocą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego właśnie podcastu. Zapraszam do drugiej części, w której już bardzo precyzyjnie zajmiemy się szczegółami tego poważnego wypadku polskiego jachtu Bodzić. Dla zainteresowanych dodam, że już niedługo ukaże się podcast utraty drugiego jachtu Bodzidzi, Bodzidzi 2, który również zatonął. To wyjątkowa, straszna sytuacja, kiedy obydwie jednostki o tej nazwie utracono w dość niedługim czasie. Okoliczności utraty obu tych jednostek są oczywiście inne. Właściciel był ten sam, jednak obydwa te wyjątkowo ciężkie wypadki na morzu mogą nas nauczyć wartościowych rzeczy, które mogą nam w przyszłości pomóc. Jak zawsze na koniec przypominam, analiza wypadków morskich to rutynowe działanie każdego żeglarza, stajnika i kapitana, bo najmądrzejsi ludzie uczą się na czyichś błędach, a samo doświadczenie na morzu nie wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Niezbędna jest również wiedza i umiejętności. Wiatru w żagle nadaje Globe Sailor. Rozwijamy właśnie analizując wypadki na morzu. Dziś się z Państwem żegnam. Życzę wszystkim stopy wody pod kinem, zawsze dobrych wiatrów. Ahoj, żeglarze i podróżnicy.